nie siedzimy bezsensownie w domu, nie nudzimy się, tylko właśnie robimy to, co kochamy tak naprawdę. Czyli idziemy, rozwijamy swoje umiejętności. Tak. Przede wszystkim dążymy do własnego celu. Chcemy, w sumie wspólnego celu, chcemy nakręcić felieton, który nam pomoże w tym wszystkim. Będzie jakiś nasz punkt odniesienia, żeby się wypromować tak naprawdę. No i mamy nadzieję, że otworzy nam to w pewnym stopniu drzwi do jakiejś kariery w telewizji też. Jest to generalnie na pewno fajna przygoda dla nas i fakt, że mamy możliwość czegoś takiego, jest na pewno fajny. Tak, a wiadomo też, że nawet jeśli nie uda nam się zajść gdzieś dalej, to te wiadomości, które zdobyliśmy, zaowocują może gdzieś w przyszłości, bo na pewno nie zginą. No i też zawsze można inaczej postrzegać świat. Jak już wie się, jak powiedzmy powstaje felieton, czy praca w telewizji, jak wygląda, no to też inaczej można na to z innego kąta patrzeć. Ja miałem lepsze perspektywy, ale mnie nie dały. Wiedziałem, że będzie lepiej, teraz uważam, że nie wiem, czy będzie lepiej. Fundacja Nowych Ujęć i Ośrodek Kultury imienia Norwida organizują warsztaty medialne dla młodzieży z nowochódzkich liceów. Efektem tych warsztatów będzie felieton telewizyjny zrealizowany przez uczestników pod okiem specjalistów. Przewidujemy emisję tego felietonu na antenie telewizji. Dziennikarz telewizyjny to jest zupełnie inna opcja, bo nie dość, że musi posiadać wiedzę na temat zarówno prasowy, jak i radiowy, to jeszcze w dodatku musi być filmowcem. Żeby tych ludzi użyć, żeby zacząć z nimi jakąkolwiek robotę, to najpierw trzeba mieć jakiś pomysł, coś chcieć innym opowiedzieć. Nasza młodzież dzisiejsza ekstra super, gigant. Żeby twarz była bryłą, bo jest, nos jest dużo dalej niż broda, a jeszcze dalej niż ucho, trzeba zaświecić drugie światło, które się świeci pod kątem, które się nazywa światłem rysującym. Pamiętajcie przy realizacji tego swojego felietonu, że macie cały zestaw środków filmowego wyrazu do użycia i musicie wybrać dokładnie te, które będą funkcjonalne, to znaczy będą spełniały tę określoną funkcję, którą sobie postawicie na samym początek. Opowiedzieć przez samą formę filmową. To jest coś bardzo trudnego, ale coś, co jest niewątpliwie bardziej intensywne w odbiorze widza. I dotyczy to i dokumentu, i fabuły, bez względu, bez znaczenia.